Możemy? Teraz zatem linia obrony. Popatrzmy, kogo Paweł brał pod uwagę. Tomasz Kłos, Jacek Bąk, Marcin Baszczyński, Tomasz Rząsa, Michał Żebłakow, Mariusz Jok, Bartosz Bosacki, Seweryn Gancarczyk, Marcin Adamski, Mariusz Lewandowski, Marcin Wasilewski, Dariusz Dudka. Przygotowaliśmy sporą grupę obrońców, wielu testowałeś. Teraz czas na to, byś powiedział nam i piłkarzom, kto może się szykować do wyjazdu. To po kolei Jacek Bąk, Marcin Baszczyński, Michał Żewłakow, Mariusz Job, Seweryn Gancarczyk, Mariusz Lewandowski i Dariusz Dudka. Znowu, proszę Państwa, brawa, myślę, trzeba tutaj brawami nagrodzić wybór Pawła Janasa. Mówione było, jego autorski wybór. To Paweł bierze odpowiedzialność za te powołania i tak będzie rzeczywiście to. Nie wiem, jak to nawet nazwać. Bo, jak bym to nazwał co się oczywiście wypika, to byś się pod tym podpisał? Tak, ja bym to jeszcze nawet nie skurwysyństwem dosadnie nawet powiedział, bo... To powiedz, patrząc, co się wypika, spokojnie. Patrząc też, że po prostu trzeba być żeby coś takiego zrobić ludziom, którzy byli z tą zawsze z reprezentacją na dobre i na złe, którzy tak naprawdę w jakimś sensie dbali o atmosferę, bo atmosfera w reprezentacji też musi być. Ja nie mówię, że tylko my. Było najpierw skurwysyłem odpalenie Tomka Hajty, bo taka jest prawda, bo nie pasowało komuś, że Tomek ma swoje zdanie i potrafi to głośno powiedzieć. I później zaczyna powoli, żeby czasami ktoś czegoś nie powiedział, jak nie wyjdzie, że to jest tego wina, czy tego wina, czy tamtego wina. Co dalej było na mistrzostwa, zachowanie, wiemy sami.